Georgia. I am tired of watching Americans be put last. He wants you, your children, your grandchildren, to pursue the American dream. We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back. Thank you, President Trump, for always putting the American people first. We will put American citizens first, American children first, American patients first, American taxpayers first, American workers first. Send a real leader back to the White House. This is a time for choosing, and the time for choosing is Donald J. Trump. He is in the arena for us. We will teach our children to love our country, honor our history, and always cherish our great American flag. President Trump took a bullet for us. The least we can do is get out and vote for him. We'll put Donald Trump in the White House. By God, we'll take our country back. Let's win this election on November 5th for Donald Trump. This man loves this country. He loves the people of this country, and he wants to see what's in the best interest for this country. We have the recipe for success in America, and we will make America great again. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Biją się w Stanach Zjednoczonych, biją się o głosy Polaków. Państwo widzieli między innymi w naszym porannym programie, zarówno w Przyjaciołach Republiki, jak i we Wstajemy odniesienia do tego w ostatnich dniach. Oleg Wierzejski przedstawił Państwu mapę, pokazał, jak wyglądają, jeśli ktoś się tym nie interesuje, zasady, według których wybiera się prezydenta Stanów Zjednoczonych, stany, w których to będzie najistotniejsze. No i dla nas wszystkich, dla Polaków, dla ludzi, którzy mają swoje rodziny w Stanach Zjednoczonych i również dla tych, którzy patrzą na te sprawy geopolityczne w perspektywie no właśnie transatlantyckiej, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa w tej części świata, wybory kluczowe, no bo wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych to wybór de facto najważniejszego w tej chwili, przynajmniej po II wojnie światowej, a już zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, polityka na świecie. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia mają w tych wyborach bardzo dużo do powiedzenia i stany, w których mieszka ich bardzo dużo, są decydujące, a tam, jak słyszeliśmy, idzie o włos. My oczywiście będziemy o tym mówić, my będziemy tam na miejscu. Pierwsza z naszych ekip już za chwilę, Państwo na naszych paskach widzą informację, gdzie będzie można w Stanach Zjednoczonych spotkać się z Tomaszem Sakiewiczem, a będzie to właśnie między innymi w tych battleground states albo swing states, w tych stanach, które zmieniają swoje preferencje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. I to tam koncentruje się w zasadzie w tej chwili całość kampanii wyborczej, bo i Kamala Harris, i Donald Trump właśnie tam o głosy się biją. O tym też będziemy rozmawiać dzisiaj w moim programie. Ja witam serdecznie naszych komentatorów. Z nami są dzisiaj Aleksandra Prorok. Dzień dobry. Jest z nami Marian Kowalski. Dzień dobry. Jest z nami Cezary Gmyz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ale porozmawiamy też o sprawach dotyczących, tak, z jednej strony geopolityki, z drugiej strony infrastruktury, ale również interesów gospodarczych, bo jak wiemy, o planach dotyczących Parku Narodowego w Dolnej Odrze od dłuższego czasu słyszymy i jesteśmy przekonywani, między innymi na stronach gov.pl jest taki okólnik, który mówi, że to w żaden sposób nie wpłynie ani na sprawy dotyczące żeglugi, ani na sprawy dotyczące poważnych inwestycji, ani na sprawy dotyczące, no, choćby budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Plany dotyczące stworzenia Parku Narodowego wyglądają tak. Nowy, pierwszy po blisko 25 latach Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry powstanie. Mamy już konsensus. Fantastycznie. W dokumentach, o których będziemy dzisiaj mówić, i w tych publikacjach w portalu gov.pl znajdują się zapewnienia, że to w żaden sposób nie utrudni żeglugi, w żaden sposób nie utrudni prowadzenia działań. Tylko tam między wierszami jest tak napisane, że tych, które są w tej chwili
prowadzone. Problem polega na tym, że plany dotyczące tego, jak wykorzystać można Dolną Odrę, jak powinna być wykorzystana, dotyczą tego, co ma być w przyszłości, a nie tego, co jest teraz. O tym, w jaki sposób sprawa dotycząca Parku Narodowego w Dolnej Odrze wpływać może na kwestie fundamentalne, mówił w nagraniu na X-ie Marek Grubarczyk, mówił tak. Europejski system dróg żeglugi śródlądowej ma niezwykle istotne znaczenie pod kątem przede wszystkim udrożnienia kanałów i zwiększenia możliwości transportowych w obszarze dużych mas ładunkowych. Ma to ogromne znaczenie pod kątem włączenia polskiego systemu dróg śródlądowych do rozwiązań europejskich, które umożliwią rozwój przede wszystkim portu Szczecin-Świnoujście. Inwestycje, które wykonaliśmy, polegały na usunięciu miejsc limitujących możliwość żeglugi. Przede wszystkim dotyczyło to Dolnej Odry, która poprzez zabudowę regulacyjną w postaci ostróg oraz likwidację mostu w Podjuchach i przebudowanie go na znacznie większy, dzisiaj umożliwia żeglugę w piątej klasie żeglowności, a więc największe barki, które poruszają się po Europie, mogą pływać tą drogą wodną. O cóż więc chodzi z Parkiem Narodowym, który jest dzisiaj tworzony przez panią Herling-Kloske? Dotyczy to właśnie zmodernizowanego odcinku Odry, Dolnej Odry, która zostanie wyłączona z możliwości żeglugi, a więc w ten sposób przekreśla się całą możliwość przemieszczania towarów ze strony Niemiec do portu Szczecin-Świnoujście. To wpływa niezwykle znacząco na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu i pozyskania masy ładunkowej ze strony niemieckiej. To wszystko zmierza do pogorszenia konkurencyjności Polski w stosunku do niemieckich portów. Czy z tego powodu Donald Tusk został premierem Polski? Donald Tusk został premierem Polski, ponieważ udało mu się zdobyć w Sejmie większość, udało mu się zbudować koalicję, w której uzyskał więcej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, które wybory wygrało. Ale te elementy polityki prowadzonej od roku przez Donalda Tuska budzą co najmniej poważne pytania. Poważne pytania, które mają również wymiar obrazków, zdjęć, o które dziś spytamy autora, między innymi tego wpisu na X-ie Marka Grubarczyka, który tak mówi o tym, co dzieje się w okolicach bocznic kolejowych właśnie w tym miejscu. Puste bocznice kolejowe w porcie w Świnoujściu. Żadnego pociągu, nawet jednego wagonu. Takiego dramatu z przeładunkami nikt sobie nie wyobrażał. W końcówce roku port zawsze pracował ze zdwojoną mocą. Katastrofa dla portu i polskiej gospodarki. To jest naprawdę patowładza Tuska. Jesteśmy oczywiście przekonywani, że i tak wynika z publikacji na rządowych stronach, że ani budowa czy decyzja o powołaniu Parku Narodowego w Dolnym Biegu Odry nie ma nic wspólnego i nie wpłynie ani na żeglugę, ani na budowę terminala, ani na inne inwestycje w tej części Polski, że jest po prostu wyrazem dbałości o przyrodę, o rzadkie gatunki, o wszystko to, co właśnie w tych okolicach stanowi o niezwykłej wartości, walorach tych miejsc. Jednak jednocześnie z tymi informacjami raz po raz docierają do Polski komunikaty, informacje o tym, że może i kwestie dotyczące natury są istotne, ale co najmniej równie istotne jest to, że nasi sąsiedzi po drugiej stronie granicy, na przykład terminala kontenerowego w Świnoujściu, za bardzo nie chcą. Proszę spojrzeć. Prezes stowarzyszenia BLV Rainer Sauerwein uważa, że strona polska celowo ograniczyła przedmiot analizy do budynków związanych z portem kontenerowym. Polskie i niemieckie obszary Natura 2000 od strony morza i lądu nie zostały w ogóle uwzględnione w tej analizie. Zaznacza Sauerwein w komentarzu dla Deutsche Welle. Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.
Burmistrzyni położonej bezpośrednio przy polskiej granicy na wyspie Uznam gminy Heringsdorf, Laura Isabel Marisken, podpisała nawet umowę o współpracy z organizacją BLV, której celem jest przeprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko. Nie uwzględniono na przykład wpływu na Morze Bałtyckie i jego obszary chronione. Zabrakło zastosowania europejskich standardów, takich jak scoping, dla określenia zakresu projektu oraz nie dano niemieckim organizacjom ekologicznym możliwości zabrania głosu w trakcie polsko-niemieckich konsultacji, wylicza Sauerwein. No jak tak można? No nie dano niemieckim ekologicznym organizacjom prawa głosu w dyskusji na temat stworzenia terminala kontenerowego w Świnoujściu w Polsce. No to jest po prostu rzecz straszna. No i słyszymy, że jednak te kwestie dotyczące Natury 2000 i wszystkich innych ekologicznych spraw są fundamentalne, najważniejsze i kluczowe. No i generalnie terminal kontenerowy w Świnoujściu po prostu powinien być verboten. Czy jakoś tak. Marek Grubarczyk w swoich wpisach na X-ie twierdzi, że to element dużo szerszej kwestii, szerszej polityki i twierdzi, że realizacja takich właśnie założeń ograniczających polskie inwestycje nie tylko w kwestiach dotyczących samego terminala kontenerowego w Świnoujściu, a szerzej również spraw dotyczących CPK, to po prostu realizacja niemieckiej wizji polityki w tej części świata. Po decyzji ograniczenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przyszedł czas na terminal kontenerowy w Świnoujściu. Naszym staraniem zrealizowaliśmy tor żeglugowy pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem, rozbudowaliśmy port w Szczecinie, zmodernizowaliśmy rzekę Odrę oraz przygotowaliśmy środki na tor podejściowy do Świnoujścia. Czym do tej pory zajmował się minister odpowiedzialny za gospodarkę morską? Hasło na dzisiaj to Poler. Tak się składa, że mam jeden pod nogą. Hasło na dzisiaj to Gruszka Dziobowa. Tak się składa, że mam świetny statek, na którym mogę wam ją pokazać. Hasło na dzisiaj to Masowiec. Chodźcie, przepłyniemy się takim. Hasło na dzisiaj to Panamax. Czy takie zadania są stawiane ministrowi gospodarki morskiej? Czy to jest cel w ogóle powołania takiej osoby i takiej funkcji? Czy wszystko już zostało postanowione, ale nie w Warszawie, tylko w Berlinie, a dzisiaj ten fasadowy rząd realizuje na wprost interesy, które w żaden sposób nie można połączyć z rozwojem Polski? Gazeta Wyborcza dzięki temu może szukać wielu różnych wersji odpowiedzi na pytania, dlaczego nie było polskiego premiera przy stole, kiedy decydowały się kluczowe dla bezpieczeństwa regionu sprawy, kluczowe sprawy, sprawy dotyczące obrony i zmiany granic wewnątrz Europy w efekcie rosyjskiej agresji. I choć Polska była kluczowym elementem całego tego planu obrony, to dziś nikt nie zaprząta sobie głowy zapraszaniem Donalda Tuska do stołu. Po co? Skoro Donald Tusk posłusznie, jego ministrowie, realizuje wszystko to, co zaplanuje albo o czym mówić będą ci, którzy przy stole i tak zasiadają. I Gazeta Wyborcza może tutaj próbować znajdować jeszcze więcej scenariuszy niż te trzy, które przedstawił Bartosz Wieliński, o których mówiliśmy na początku. W zeszłym tygodniu o sprawach dotyczących inwestycji mówił w Sejmie prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Mówił tak. Nasi sąsiedzi Czesi aktywnie inwestują w atom. Węgrzy tworzą swoją wersję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Takie same informacje dochodzą z sąsiedniej dla nas prawie Austrii. Niemcy rozbudowują huby transportowe. To ostatnie chwile na to, by podejść do tego zagadnienia poważnie, by to po prostu zrealizować. Polskie elektrownie atomowe, centralny port komunikacyjny, rozwój i rozbudowa naszych portów to są inwestycje nie na lata, ale na dekady. Wykraczają daleko poza horyzont czasowy jednego czy drugiego rządu. Będą służyć nam i kolejnym pokoleniom naszych rodaków, ale o ile zostaną zrealizowane. Szanowni Państwo, tymczasem trzeba sobie powiedzieć uczciwie, patrząc na to, co na przestrzeni ostatniego roku się dzieje, że sprawy wielkich inwestycji
no ewidentnie nie stały się priorytetem obecnego rządu. Niestety raczej wręcz odwrotnie. Okoliczności pokazują, że zostały zepchnięte na dalszy plan. Energia i zasoby państwa, zamiast na realizację ambitnych planów, zostały przekierowane na organizowanie polowań na czarownice, zaspokajanie jakichś, przepraszam, najniższych instynktów. A więc z inwestycjami nie jest najlepiej i jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, jak rozwijać się ma, a raczej jak ma nie rozwijać się Polska, polski rząd jest bliski tego, co mówią przyjaciele w Berlinie, ale nie jest tak, że nie realizujemy żadnych polityk, które przyniosły efekty u naszych sąsiadów. Czy to są efekty dobre czy złe, to zupełnie inna kwestia, ale o ile w kwestii dotyczącej budowy własnej infrastruktury, własnej gospodarki idziemy w przeciwnym kierunku niż nasi sąsiedzi, o tyle w kwestiach kulturowych idziemy w dokładnie tym samym, o czym dziś między innymi donosi Gazeta Polska codziennie w artykule na trzeciej stronie. Trzaskowski za bezcen odda lokal na Meczet, w którym czytamy. Ratusz poinformował właśnie, że wynajmie część słynnego MDM w centrum Warszawy na potrzeby muzułmanów. 690 metrów kwadratowych będzie wynajęty pod meczet, informuje poseł Sebastian Kaleta. Konkurs na wynajęcie lokalu wygrała Muzułmańska Fundacja na Rzecz Edukacji i Integracji. Fundacja to jedna z wielu powiązanych ze sobą organizacji islamskich w Polsce, której członkowie byli już w przeszłości oskarżani o kontakty z fundamentalistami, w tym z Bractwem Muzułmańskim i Hamasem, oraz propagowanie ich idei. Tak na przykład Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich wydało w naszym kraju książkę gościa, którego nazwiska tu nawet nie będę czytał, zwanego ojcem salafickiego dżihadyzmu. Brawo, panie Rafale. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.